Za 20 minut, godzina 9. Słuchają Państwo Poranka Wnet. Przed chwilą rozmowa z Radosławem Foglem, czyli Czysta Polityka, a teraz komentarz polityczny. Doktor Rafał Chwedoruk jest przy telefonie, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, witam. To jaka jest wykładnia uniwersytecka tych zdarzeń politycznych, z którymi mamy do czynienia? Otóż myślę, że z perspektywy nieco oddalonej od naznaczonej emocjami politycznej codzienności można by rzec, że mamy do czynienia z pewnym paradoksem. A to znaczy, jak na zjawisko pandemii w państwie polskim sytuacja jest w miarę stabilna na tle wydarzeń w wielu innych, często porównywanych do nas państwach, sympatie partyjne odzwierciedlane przez sondaże też nie ulegają rewolucyjnym zmianom, a równocześnie mieliśmy do czynienia z poważnym kryzysem politycznym oraz z destabilizacją dwóch głównych ugrupowań politycznych w Polsce. Myślę tutaj o wydarzeniach w Zjednoczonej Prawicy oraz także miałem na myśli to, co się dzieje w Platformie Obywatelskiej w aspekcie kampanii prezydenckiej, co powoli zaczyna poza skalę samej kampanii wykraczać. Stąd więc pewnie nie pierwszy raz w dziejach polska sytuacja znaczona jest pewnym paradoksem i zapewne dopiero wybory prezydenckie oraz ograniczenie skali pandemii spowodują, że te zjawiska w jakimś sensie ulegną uproszczeniu. Dobra zmiana wydaje się, że poradziła sobie z tym kryzysem politycznym, natomiast Platforma chyba w niego wchodzi. No, co do sytuacji w Zjednoczonej Prawicy, myślę, że raczej mamy do czynienia z czymś na kształt rozejmu. Pamiętajmy, że niezależnie od tego wszystkiego, co mogliśmy obserwować w ostatnich tygodniach, w wyniku ostatnich wyborów sejmowych Koalicja Zjednoczonej Prawicy miała tylko 5 mandatów przewagi, co zresztą też było efektem dziwacznego zjawiska, ponieważ wszystkie startujące w wyborach do Sejmu komitety weszły, w efekcie czego to, co jest zwykle efektem ordynacji Donta sprzyjającej przy podziale mandatu zwycięzcy wyborów, po prostu nie zadziałało. No i w sytuacji, w której główne ugrupowanie ma tylko 5 mandatów przewagi, a 36 posłów tego ugrupowania to posłowie, którzy nie są członkami Partii Prawo i Sprawiedliwość. Wiadomo było, że wcześniej czy później pojawią się na tym tle napięcia, choć chyba można być zaskoczonym tym, że one się pojawiły w momencie tak istotnym dla funkcjonowania państwa i Zjednoczonej Koalicji. Myślę, że problemy z Jarosławem Gowinem i grupą 5-6 posłów najbliższych wcześniej czy później powrócą. Ten w przypadku Platformy Obywatelskiej niewątpliwie jest to największy kryzys w dziejach tej partii, przewyższający swoją skalą nawet to, co działo się tuż po poprzednich wyborach sejmowych, gdzie wiele osób wieszczyło tej partii szybki upadek. No stało się inaczej. Taktyka obrana przez poprzednie kierownictwo pozwoliła Platformie powrócić do roli partii numer 2. Natomiast teraz sytuacja jest jakościowo inna, dlatego że wzmocniły się inne podmioty, które chętnie skorzystałyby z osłabienia Platformy i przejęły jej wyborców, a w kampanii prezydenckiej, jak się okazuje, zwolennicy kandydatki Platformy mieli dokąd pójść, zasilając grono zwolenników przynajmniej dwóch innych opozycyjnych kandydatów. No i w istocie myślę, że same wybory prezydenckie, ale także być może sytuacja, w której będziemy już dokładnie znali termin wyborów, pierwsze dwa tygodnie, myślę, takiej formalnej kampanii, to jest moment, który albo uratuje, albo nie osobę, która będzie popierana przez Platformę Obywatelską, a jeśli nie, to być może czekają nas wstrząsy tektoniczne odnośnie tej partii i daleko idące przemeblowanie opozycyjnej części systemu partyjnego. Bo mamy czarnego konia w wyborach prezydenckich. Czy utrzyma ten status Szymon Hołownia? Ja myślę, że to określenie czarny koń mimo wszystko nie byłoby do końca adekwatne.
Rzeczywiście czasami zdarzali się politycy, których można określić tym mianem w wyborach prezydenckich, ale ono jest adekwatne chyba do polityków, którzy w jakimś sensie przełamują podziały w elektoracie, którzy idą trochę w poprzek. Tak się stało na przykład z Pawłem Kukizem w poprzedniej kampanii. Natomiast Szymon Hołownia w olbrzymim stopniu skorzystał z załamania się kampanii i notowań Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, do jakiegoś stopnia także ze słabości kampanii Roberta Biedronia. Mówiąc w skrócie, wszedł w takie naturalne miejsce, w którym była przede wszystkim, powinna być przede wszystkim Małgorzata Kidawa-Błońska, a chyba takim momentem absolutnie przełomowym były niefortunne wypowiedzi na temat bojkotu na użycie przez osoby związane z drugą partią polityczną w Polsce słowa bojkot. Musiały zadziałać jak bomba atomowa. Problem polega na tym, że odpalili ją, powiedziałbym, na swoim własnym politycznym terenie. Więc w tym sensie chyba Szymon Hołownia nie do końca jest klasycznym czarnym koniem, a raczej pewnym substytutem kandydata głównej partii opozycyjnej z perspektywy jej wyborców, oczywiście, a nie jej kierownictwa. Utrzyma poparcie Szymon Hołownia? Ma szansę na drugą turę? Doszło niewątpliwie do spłaszczenia notowań, różnych fluktuacji poparcia, w wyniku czego z obecnych kandydatów to on i Władysław Kosiniak-Kamysz będą walczyć. To jest zresztą być może najciekawsze w kontekście przyszłości systemu partyjnego w wyborach prezydenckich. Jeśli Platforma Obywatelska zmieni kandydatkę i zaangażuje się całymi siłami w kampanię prezydencką, to być może ktoś będący członkiem tej partii, kto wystartowałby w miejsce Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, byłby trzecim do tej rywalizacji i myślę, że tutaj mogą ważyć nawet pojedyncze procenty i każda z takich trzech osób zapewne będzie mogła liczyć na kilkunastoprocentowy wynik i być może tutaj sam początek kampanii po momencie ogłoszenia wyborów będzie decydujący, w którą stronę przepłyną wahający się jeszcze wyborcy z obozu liberalnego. Pana zdaniem Małgorzata Kidawa-Błońska nie dobiegnie do mety? Myślę, że każdy dzień przybliża sytuację, w której Platforma będzie musiała coś zrobić. Może oczywiście próbować ratować kampanię. Poczciwie będę twierdził, że główną przyczyną tego, co się stało, nie była sama pani polityk, a w większym stopniu brak strategii politycznej oraz fatalnie prowadzona kampania wyborcza, w której nie potrafiono ukryć słabszych stron kandydatki i wyeksponować tego, co przykuwało do niej wyborców, ponieważ indywidualnie osiągała dość dobre wyniki w różnych wyborach w minionych latach. W tym sensie Platforma Obywatelska dużo by ryzykowała, ale zamanifestowałaby swoją siłę, gdyby udało jej się choć trochę odbudować jej notowania. Druga możliwość to taka, że rzeczywiście Platforma wystawi jakiegoś bardzo rozpoznawalnego polityka, bardzo rozpoznawalnego dlatego, że będzie bardzo mało czasu na przedstawienie opinii publicznej, że Platforma ma swojego kandydata, a to wyłącznie polityk, który a priori jest wszystkim znany, mógłby wejść w tę rolę. No i trzecia możliwość to oficjalne poparcie albo Szymona Hołowni, albo prezesa PSL-u, politycznie ryzykowne, choć zapewne ono by mogło przynieść w Platformie największe polityczne beneficja po wyborach. Natomiast w samej Platformie niewątpliwie uderzyłoby bardzo mocno w kierownictwo tej partii, a to kierownictwo nie zdążyło jeszcze wypracować sobie poważniejszego autorytetu i pozycji wewnątrz Platformy i
i na zewnątrz. Każda z tych możliwości będzie obarczona olbrzymim ryzykiem, natomiast myślę, że pozostawienie wszystkiego po staremu chyba nie będzie najbardziej realne. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz polityczny. Dr Rafał Chwedoruk, Uniwersytet Warszawski, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:51.